Pomysł WTS. Niech prokurator Ziobro napisze do ministra Ziobro w sprawie sędziego Tulei i załatwi sprawę, panie Ziobro. Pan nie będzie miękkiszonem. Zjednoczona Prawica trzeszczy w szwach. Czy Jarosław Kaczyński jeszcze to ogarnia? Co się dzieje w ogóle? Kurwa, czy ktoś może to wytłumaczyć? Prezydent Duda i premier Morawiecki chwalą się, że za prawie 30 lat zamkniemy ostatnią kopalnię. Napięcie na linii Rosja-Europa, a polska reprezentacja zagra Euro w Sankt Petersburgu. Piosenka o w telegraficznym skrócie. Jesteśmy rozczuleni. O tym m.in. będzie w dzisiejszym w telegraficznym skrócie. Niedziela 25 kwietnia. Maciej Orłoś, zapraszam. Najpierw krótkie przypominajki. Uprzejmie dziękuję za suby i dzwoneczki na YouTubie i nieśmiało proszę o więcej. Przypomnę, że na Facebooku można obserwować mój profil. No i oczywiście zachęcam do tego, by wspierać WTS. Można to robić na patronite.pl i ty możesz zostać naszym patronem. W czwartek nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna tego sądu nie wyraziła zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tulei. Kochana prokuratura pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry od dłuższego czasu próbuje postawić zarzuty dotyczące rzekomego ujawnienia tajemnicy śledztwa. Czyli z polskiego na nasze, sędzia Tuleja podpadł Zbigniewowi, a Zbigniew, znany ze swojego miłosierdzia, postanowił znaleźć paragraf i ścigać sędziego do upadłego. Co ciekawe, ta sama izba, która teraz nie wyraziła zgody na zatrzymanie sędziego, sama uchyliła mu wcześniej immunitet. Tak więc, jak widać, działania izby są stabilne, mniej więcej tak samo jak i podstawy prawne jej działania. Warto tutaj wyraźnie podkreślić, że zdaniem Sądu Najwyższego Izba Dyscyplinarna działa nielegalnie. Co za tym idzie, wydawane przez nią decyzje mają mocno wątpliwe, by nie powiedzieć żadne podstawy prawne. Sam sędzia Igor Tuleja trzykrotnie nie stawiał się na wezwanie prokuratury właśnie z powodu braku podstaw prawnych decyzji o uchyleniu mu immunitetu przez Izbę Dyscyplinarną. Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie, że zaskarży decyzję Izby w sprawie sędziego Igora Tulei. Ja na miejscu prokuratury zaskarżyłbym tę decyzję prosto do Zbigniewa Ziobry. Po co zawracać sobie głowę sądami? Jeszcze trzeba będzie kolejnego sędziego oskarżać. A przecież można to załatwić szybko i skutecznie. Zbigniew Ziobro, jako prokurator generalny, mógłby napisać pismo do Zbigniewa Ziobry jako ministra sprawiedliwości i sprawa załatwiona. I o to chodzi. Pełen luz! 25-letni mieszkaniec Białegostoku został prawomocnie skazany za nielegalne rozpowszechnianie w internecie filmów i pobieranie opłat za ich oglądanie. Wyrok to rok więzienia w zawieszeniu oraz nakaz zapłaty ponad 47 milionów złotych właścicielom naruszonych praw autorskich. Prokuratura ustaliła, że mężczyzna ściągnął i oferował dostęp do ponad 62 tysięcy filmów. Wirtualne media informują, że poszkodowanych było w sumie prawie 40 podmiotów. Sąd skazał też mężczyznę na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu za pranie brudnych pieniędzy poprzez przelewanie nielegalnie zarobionych kwot na konto matki. Były za nie kupowane nieruchomości i kryptowaluty. Jak więc widać wyraźnie, nie warto oszukiwać, bo rachunek może okazać się dość wysoki. Z kolei uczciwie zarobione pieniądze warto przeznaczać na oszczędności. A pomóc może w tym wtyczka do przeglądarki oraz aplikacja mobilna Lety Shops. Całość polega na tym, że za zrobione w internecie zakupy dostaniecie dzięki Lety Shops zwrot części wydanych pieniędzy prosto na swoje konto. Rejestracja jest darmowa i bardzo prosta. Jest w czym wybierać, ponieważ z Lety Shops współpracuje ponad 3000 sklepów, w tym takie marki jak Allegro, Media Expert czy Booking.com, więc warto skorzystać i zaoszczędzić. Link do wtyczki i rejestracji znajdziecie w opisie filmu. Wojny w rodzinie ciąg dalszy i Zjednoczona Prawica już nie tylko nie jest zjednoczona, jest wręcz wroga wewnętrznie wobec siebie nawzajem. Trwają liczne wojenki podjazdowe koalicjantów. PiS chyba za słabo dzieli się stołkami, bo nikt rozsądny nie wierzy, że w tym wszystkim chodzi o dobro kraju. Najbardziej jaskrawy bój ostatnich tygodni to spektakularna próba przejęcia partii Jarosława Gowina przez Adama Bielana. Gowin wyraźnie zasugerował, że próba ta została podjęta przy cichej aprobacie samego PiS i Jarosława Kaczyńskiego. Komentatorzy wskazują, że ostatnia konwencja porozumienia wyglądała bardziej jak konwencja partii opozycyjnej niż koalicyjnej. Ostatnio również marszałek Senatu Tomasz Grodzki wspominał o możliwości stworzenia szerokiego rządu jednoczącego
rządzącego całą opozycję, który odsunąłby od władzy Zjednoczoną Prawicę. Co ciekawe, w sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej na pytanie, czy możliwe jest przejście Gowina do opozycji, 36,5% respondentów stwierdziło, że nie, 22% zdecydowanie uwierzyło w taki transfer, aż 41,5% stwierdziło, że nie ma zdania, co znaczy mniej więcej, nie wiem, a kogo to w ogóle teraz obchodzi. Nie dziwię się takiemu podejściu rodaków, bo może lepiej by rząd zajął się w tej chwili walką o życie ludzi, także to codzienne, związane z upadającymi firmami, kryzysem w branżach hotelarskiej czy gastronomicznej. To są teraz problemy Polaków, a nie to, kto z kim i jaką partię przejmuje i dla jakich stołków. PiS dostrzegło chyba zagrożenie, bynajmniej nie dla obywateli, a dla swojej władzy. Dziś doszło do spotkania liderów obozu rządzącego: Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. Trzej muszkieterowie Zjednoczonej Prawicy mają podjąć próbę zażegnania sporów. Wszystko wskazuje jednak na razie na to, że daleko im do hasła jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, celowałbym raczej w coś w stylu stołki dla wszystkich, władza dla jednego. Na szczęście w sprawie zamieszania na prawicy wypowiedział się już Michał Karnowski z tygodnika Sieci i portalu W Polityce. Obwinił pandemię za nieporozumienia w obozie rządzącym, ale też przestrzega tych, którzy chcieliby doprowadzić do upadku rządu. Wszyscy, którzy do tego by się przyczynili, biorą na swoje sumienie duży grzech. Nie wiem, czy tylko polityczny. Panie Michale, już bez przesady z tymi grzechami. Pan Bóg miłościwy. Szybka spowiedź, odpowiednia pokuta i po grzechu. Koniec już tych dywagacji, czy rząd będzie, czy go nie będzie. Na razie jest i jak stanowczo stwierdził premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji To Get Air 2021 dotyczącej ochrony klimatu i wyzwań związanych z ochroną środowiska, dobry klimat to cel narodowy. Nie chodziło o dobry klimat polityczny sprzyjający koalicji, nie wszystko się musi kręcić wokół polityki. Tak więc premier Morawiecki powiedział, że dobry klimat to cel narodowy i chodziło mu o klimat na ziemi, żeby nie było ocieplenia klimatu i tak dalej. Zaraz potem dodał jednak, że transformacja energetyczna musi się odbyć z uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej. W przemówieniu premier podkreślił, że nadrzędną wartością jest życie całego społeczeństwa. Życie oczywiście właśnie w tym czystym środowisku, w zdrowym, czystym środowisku i dobrym klimacie, tak mówił Mateusz Morawiecki. Zadeklarował też konieczność odejścia od paliw kopalnych, podkreślając brak ich rentowności dla finansów publicznych. Ta wzruszająca przemowa zbiega się w czasie z podpisaniem umowy pomiędzy górniczymi związkami zawodowymi a rządem co do daty zamykania kopalń węgla energetycznego, pakietów socjalnych dla górników i mechanizmu dotowania nierentownych zakładów wydobywczych. Warunki dokumentu zostały już uzgodnione, a jego podpisanie zaplanowano na 28 kwietnia. Potem zostanie przesłany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Umowa ta dotyczy przyszłości górnictwa węgla kamiennego do 2049 roku. Wtedy to właśnie zostanie zamknięta ostatnia kopalnia. Rok 2049 będzie, i tu szybkie odejmowanie, 2049 minus 2021 równa się 28. Mamy to. Rok 2049 będzie za 28 lat. Za 28 lat. Kogoś pogięło, czy co? A zresztą nie przesadzajmy, to niecałe 3 dekady. Zleci, o tak. Tak poważnie, to miałem pewne obawy, że przy obecnej polityce rządu w zakresie dbałości o czystość powietrza do roku 2049 to się wszyscy udusimy. Ale uwaga, zaznaczam, podkreślam, miałem obawy. Bo słowa prezydenta Andrzeja Dudy rozwiały wszelkie moje wątpliwości. Słowa te padły podczas sesji Raising Our Climate Ambition, czyli podnosimy nasze ambicje klimatyczne. Jak powszechnie wiadomo, pan prezydent ma ogromne ambicje, więc stanowczo podszedł do tematu i zastosował analogię kolejniczą. Wracając po pandemii na tory wzrostu, nie pozwólmy, aby były to stare tory zatem, bo te nowe tory chyba są jednak trochę krzywe, bo jako jedno z kluczowych osiągnięć Polski w zakresie ochrony klimatu pan prezydent wymienił to, że w Polsce odbyły się już 3 szczyty poświęcone klimatowi. Wspomniał też o tym, że nasz kraj jest liderem w eksporcie autobusów elektrycznych.
Na liście tych niewątpliwie imponujących osiągnięć prezydenta i rządu zabrakło jednej ważnej rzeczy, która nadzwyczaj często polskim oficjalom umyka – konkretów. Nie podano konkretnych terminów, w których Polska stanie się państwem neutralnym, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych. Andrzej Duda ani słowem nie wspomniał na przykład o przyspieszeniu redukcji emisji CO2. Natomiast nie omieszkał pochwalić się porozumieniem zawartym z górnikami, o którym wspominał także premier. Zdaniem wielu ekspertów, w tym Greenpeace Polska, chwalenie się porozumieniem w sprawie przedłużenia działania kopalń węgla do 2049 roku jest absurdem, ponieważ cel redukcji emisji powinniśmy osiągnąć już do roku 2030. Andrzej Duda próbował też reanimować w swoim przemówieniu koncepcję leśnych gospodarstw węglowych. Miały być tajną bronią rządu w walce o czyste powietrze. Zdaniem ekspertów ich rozwój ma znikome znaczenie dla pochłaniania emisji gazów cieplarnianych. Jak stwierdza Greenpeace, w ciągu 30 lat leśne gospodarstwa węglowe mają pochłonąć 1 milion ton dwutlenku węgla, czyli tyle, ile elektrownia Bełchatów emituje w ciągu kilkunastu dni. To, że Polska nie jest kluczowym trucicielem świata, jest rzeczą oczywistą. Emitujemy tylko około 1% gazów cieplarnianych na naszej planecie. Zauważyłem jednak, że podobny jest też procent zaangażowania polskich polityków w ochronę klimatu. Większość parlamentarna ma w Polsce bardzo długą historię rozdwojenia jaźni. Nie omija to także kwestii ochrony klimatu. Wraz z pięknymi, niewiele wnoszącymi przemowami premiera i prezydenta na szczytach klimatycznych, w Sejmie powstał właśnie nowy zespół parlamentarny do spraw suwerenności energetycznej. Tworzą go głównie posłowie formacji należących do Zjednoczonej Prawicy. Niech nie zmyli was jakże patriotyczna nazwa zespołu. Jak tłumaczy w rozmowie z portalem Energetyka24, przewodniczący zespołu, poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, powstał on, zespół, nie poseł, jako odpowiedź na ideologiczną dekarbonizację naszego kraju. Zdaniem posła Kowalskiego, odchodzenie od węgla zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski. I ja bym się zgodził w tym punkcie z panem posłem. Pan przybije piątkę, panie Januszu. Nie wiem, czy przyszła panu do głowy pewna analogia z pewnym zjawiskiem szerzonym przez lewactwo. Tam było takie słuszne powiedzenie, że to nie ludzie, a ideologia. Pan pamięta pewnie. Tak czy inaczej, można używać tego hasła, tak panu po koleżeńsku podpowiadam. To nie klimat, to ideologia. Prezydent Andrzej Duda okazał się być dzielny i nieustraszony nie tylko podczas konferencji klimatycznej. Tuż przed świętami zadeklarował, że choć nie lubi, jak ktoś operuje igłą w okolicach ramion, przedramion czy jakiejkolwiek części ciała, to mimo to pójdzie na szczepienie. Mało tego, w tym tygodniu przypomniał o zapisach na szczepienia dla osób urodzonych w 1972 roku i pochwalił się, że też się zarejestrował. Chwileczkę, mam taką sprawę. Jak zobaczyłem tweet Andrzeja Dudy, to zdałem sobie sprawę, że mam pytanie. Dlaczego właściwie najważniejsze osoby w państwie muszą czekać w kolejkach na szczepienia? Czy ze względu bezpieczeństwa i ciągłości władzy w państwie nie byłoby lepiej, żeby szczepić przedstawicieli najwyższych władz, nieważne co o nich myślimy, w pierwszej kolejności? Co prawda okazuje się, że w innych krajach Europy wygląda to podobnie, nawet angielska królowa czekała grzecznie na swoją kolej, ale pytanie pozostaje. Dlaczego ja mam z tym problem? Co się ze mną nie tak? Panie Orłoś, pan zawsze szuka dziury w całym. Zamknij się pan. Przejdźmy na chwilę do spraw tylko pozornie lokalnych. Radio RMF FM zorganizowało debatę, w której udział wzięli kandydaci na prezydenta Rzeszowa. O fotel prezydenta miasta walczy m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Korzystając z okazji, przedstawił swoją wizję miasta. Chce w Rzeszowie budować narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo Polski. Chce zrobić to poprzez skoszarowanie oddziałów wojska w Zamku Lubomirskich. Jak słusznie stwierdził poseł Braun, ktoś musi być orędownikiem takich wielkich wizji i śmiałych projektów. Proponowałbym więc nie ograniczać się do oddziałów wojska i zainwestować w wyrzutnie rakiet dalekiego zasięgu. Postawić ją na dziedzińcu zamkowym, żołnierzom rozdać hełmy, husarii
i śpiewać Bogu Rodzice tak głośno, że Niemcom się przypomni rok 1410, a Rosjanom 1610 i się po prostu zesrają ze strachu. Skoro jesteśmy przy Rosji, to wygląda na to, że kraje Europy Środkowej dostały rozwolnienia. Poważnie się wkurzyły, że Rosja ma swoich szpiegów w większości, jeśli nie we wszystkich swoich ambasadach. Odkrycie Ameryki, nie ma co. Zaczęło się od tego, że w ubiegłą sobotę Czesi ogłosili, że według informacji ich służb istnieje uzasadnione podejrzenie, iż za wybuchem w składzie amunicji w Wrbieticach w 2014 roku stali agenci rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. W eksplozji zginęły wtedy dwie osoby. Czeskie MSZ nakazało wyjazd 18 pracownikom rosyjskiej placówki. W odpowiedzi Rosja wydaliła 20 czeskich dyplomatów z ambasady w Moskwie, pozostawiając na miejscu jedynie 5. Rząd w Pradze postanowił więc zażądać, by Rosjanie w Pradze mieli tyle samo dyplomatów, co oni w Moskwie. Po koleżeńsku wobec Czech zachowała się Słowacja i też wydaliła 3 dyplomatów z misji Federacji Rosyjskiej w Bratysławie. Jako że jesteśmy ogólnie kumplami Czech i Słowacji, to też dołączyliśmy do wspólnego wypróżniania ambasad i wydaliliśmy z Polski 3 rosyjskich dyplomatów. Rosja nie przyjęła tego gestu najlepiej, wzywając w piątek polskiego ambasadora w Moskwie i przekazując mu oficjalny protest w tej sprawie. Dodatkowo Rosjanie wyrzucili 5 polskich przedstawicieli w Rosji. Litwa, Łotwa i Estonia nie chciały stać z boku i również wydaliły kilka osób z rosyjskiego personelu dyplomatycznego w swoich krajach. Tak więc napięcie na linii Rosja-kraje środkowo-wschodnioeuropejskie trwa. Do tego należy dodać oburzenie świata na postępowanie Moskwy wobec opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który w kolonii karnej prowadził głodówkę. Jego stan zdrowia jest bardzo zły. W 80 rosyjskich miastach odbyły się manifestacje poparcia dla Nawalnego. Zatrzymano około 2000 osób. A co na to UEFA? UEFA przenosi część meczów Euro 2020, w tym naszej reprezentacji, które miały odbywać się w Dublinie, do Sankt Petersburga, gdzie zresztą i tak zaplanowane były rozgrywki grupy B oraz ćwierćfinał Euro 2020. Reprezentacja raczej zadowolona, prezes PZPN Zbigniew Bonik się ucieszył i tak w ogóle nie słychać głosów oburzenia, że jak to w ogóle możliwe, że rosyjskie miasto będzie areną Mistrzostw Europy, skoro jest napięcie dyplomatyczne na linii Europa-Rosja, skoro są dowody na działanie rosyjskich służb na terenie europejskich krajów, skoro rosyjscy opozycjoniści siedzą w łagrach, a Rosjanie protestujący w Rosji w imię demokracji są brutalnie pacyfikowani. Ale zaraz, co pan znowu z przeproszeniem pierdoli, panie Orłoś? Co ma piernik do wiatraka? Co ma Nawalny do piłki nożnej? Co ma walka o demokrację wspólnego z kopaniem piłki? Że Gazprom sponsoruje Ligę Mistrzów? No i co z tego? Wyście się z choinki urwali, Orłoś, czy co? Na jakim świecie wy żyjecie, że tak powiem, do Rymu? Ogarnijcie się, to już kolejna wtopa dzisiaj. Błagam. Dobra, teraz na drugą nóżkę coś miłego, sympatycznego. Niesamowitą niespodziankę sprawił nam jeden z widzów WTS-u. Ale to już niech Antek zapowie. Proszę bardzo. Witam Państwa serdecznie. Dziś w dziale muzycznym niezwykle sympatyczna sytuacja. Otóż po moim niedawnym apelu o to, byście się ze mną dzielili swoją twórczością, dostałem wiele zgłoszeń, których już zresztą znaczną część przesłuchałem i obiecuję, że przesłucham wszystkie. Wśród nich natrafiłem na naprawdę niezwykłe wykonanie utworu nagranego specjalnie dla redakcji WTS-u. Szalenie nam miło, proszę Państwa. Przed Państwem Marcin, bo tak poprosiłbym go przedstawił. Po prostu Marcin w utworze... No, ten utwór nie ma tytułu, ale... Jeśli nie wiesz, co się dzieje w Polsce, w świecie, tu i tam, kiedyś też mówiłem, nie wiem, lecz już rozwiązanie znam. Jeśli dosyć już masz ciągle tych samych twarzy, co swą prawdę niosą nam, pocieszenie znajdziesz w telegraficznym skrócie. Prawda, że to miłe? Jakże można się nie zgodzić z przedmówcą? To nie koniec miłych rzeczy. Proszę zobaczyć, co wyprawia ten kot. Za takie zachowanie kotu należy się dodatkowa porcja mokrego. A Dawidowi, właścicielowi,
gratulacje się należą, że ma tak mądrego, spostrzegawczego, wrażliwego zwierzaka. Jak pana kot, panie Dawidzie, założy kanał na YouTubie, od razu dam suba. To tym razem wszystko. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do czwartku.